Szanowni Państwo, minęła godzina 14.30. Otwieram 62. sesję Rady Gminy Uszana. Proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych jest 14 radnych. Obrady są prawomocne. Informuję, że obrady są nagrywane i bezpośrednio transmitowane online. Witam na posiedzeniu pana wójta Mirosława Szymanka, zastępcę pana wójta Bożeja Tatarczyka, panią skarbnik Małgorzatę Gąsior, kierowników i pracowników urzędu gminy. Witam państwa radnych oraz panią sołtys z sołectwa Połomice. Planowany porządek posiedzenia otrzymali państwo w zawiadomieniu. Czy są wnioski o zmianę porządku obrad? Jeśli nie ma, odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Mszana z dnia 25 stycznia 2024 roku. Punkt piąty, sprawozdania z prac komisji. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Mszana na lata 2024-2031, zmiany budżetu gminy Mszana na 2024 rok, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Mszana na lata 2024-2027, rok 2024. Zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszana w roku 2024. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu. Punkt ósmy. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt dziewiąty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt dziesiąty. Zakończenie obrad. Stwierdzam, że punkty od 1 do 3 zostały zrealizowane. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Mszana z dnia 25 stycznia 2024 roku. Protokół otrzymali państwo w materiałach. Czy mają państwo uwagi? Jeśli nie ma, otwieram głosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty. W punkcie 5 mamy sprawozdania z prac komisji. 26 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Proszę o przedstawienie sprawozdania prowadzącą to posiedzenie przewodniczącą Komisji Budżetu i Infrastruktury, panią Beatę Wieszołek. Proszę, pani Beato. Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Omawiano również zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Komisje pozytywnie zaopiniowały zmiany zapisów w regulaminie, że poprzez budynek mieszkalny rozumie się budynek mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pozytywnie zaopiniowano również wysokość planowanych dotacji. Są one wyższe niż w latach ubiegłych, ponieważ nastąpił ogólny wzrost cen towarów i usług. Dodano również możliwość dotowania do pompy ciepła. Dalej komisje pozytywnie zaopiniowały projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszana w roku 2024 i także pozostałe projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają państwo pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu szóstego. Tutaj mamy podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała to jest, dotyczy zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Mszana na lata 2024-2031. Projekt otrzymali państwo w materiałach. Został on omówiony i był opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych 26 lutego bieżącego roku.
Proszę o przedstawienie opinii do projektu przewodniczących tych komisji. Najpierw pan Rafał Góra, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I o to samo proszę panią Beatę Wieszołek, przewodniczącą Komisji Budżetu i Infrastruktury. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy mają państwo jeszcze pytania do projektu? Proszę panie radny. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego zapisu. Tam mamy limit na 2024 odnośnie infrastruktury społeczno-użytkowej tam w Gogołowej, rewitalizacja centrum. Jest zapis 6 milionów 217, przetarg został rozstrzygnięty na 6 milionów 117, 100 tysięcy różnicy tu jest. Z czego to wynika? Są uwzględnione w tej kwocie, nieuwzględnione w kwocie przetargowej kwoty nadzorów inwestorskich, które będą prowadzone na tym, więc no, będziemy ponosić jeszcze koszty nadzoru, dlatego zostały zabezpieczone dodatkowe środki. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Jeśli nie ma, czytam treść uchwały i proszę o przegłosowanie. Uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana na lata 2024-2031. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mszana uchwala i treść mają państwo na tabletach. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Mszana. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, że uchwała nr 62 przez 420 przez 2024 została podjęta. Następna uchwała dotyczy uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mszana na 2024 rok. Projekt otrzymali państwo w materiałach. Został on omówiony i był opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych 26 lutego bieżącego roku. Proszę o przedstawienie opinii do projektu przewodniczących tych komisji. Pan Rafał Góra. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I pani Beata Wieszołek. Komisja Budżetu i Infrastruktury również pozytywnie zaopiniowała projekt. Czy mają państwo pytania do projektu? Nie widzę. Odczytam treść uchwały i proszę o przegłosowanie. Uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 artykuł 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mszana uchwala. I treść mają państwo na tabletach. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, że uchwała nr 62 przez 421 przez 2024 została podjęta. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Mszana na lata 2024-2027, rok 2024. Projekt otrzymali państwo w materiałach. Został on omówiony i był opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych 26 lutego bieżącego roku. Proszę o przedstawienie opinii do projektu przewodniczących tych komisji. Pan Rafał Bura. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I to samo pani Beata Wieszołek. Komisja Budżetu i Infrastruktury również pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do projektu? Odczytam treść i proszę o przegłosowanie.
Uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana na lata 2024-2027, rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 przepraszam, litera C i artykuł 58 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mszana uchwala. Treść mają Państwo na tabletach. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mszana. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, że uchwała nr 62/422/2024 została podjęta. Projekt w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Projekt z poprawką przegłosowaną na komisji mają Państwo w materiałach. Był on omawiany i opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych 26 lutego bieżącego roku. Proszę o przedstawienie opinii do projektu przewodniczących tych komisji. Pan Rafał Bura. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Beata Wieszołek. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt. Projekt podlegał także konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Nie wpłynęły uwagi. Czy są pytania do projektu? Panie przewodniczący, ja bym jeszcze prosił panią kierownik referatu Dorotę Rajsiec, aby się odniosła do tych zapisów, które tu są, ponieważ nie do wszystkich może są czytelne. Chodzi tu, że zapis jest taki, że wymiana tradycyjnego wyeksploatowanego kotła węglowego na kocioł węglowy piątej klasy z automatycznym załącznikiem paliwa. I wie pan, tu pisze tak, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, jest coś innego. Niech to pani jeszcze raz wytłumaczy, jak to jest ze strony technicznej wygląda. Pani kierownik, proszę. Proszę Państwa, program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Mszana został podjęty przez Państwa w roku ubiegłym. Obejmuje on lata 2024 i 2027. I według zapotrzebowania, które na podstawie ankiet nam wynikało, mamy tam szereg inwestycji związanych z wymianą urządzeń grzewczych, w tym również wymiana kocioł stary węglowy na kocioł węglowy piątej klasy. Regulamin, który jest w tej chwili przez Państwa procedowany, również jest bardzo szeroki, a dotyczy wszystkich tych inwestycji, przy czym wszystko uzależnione jest od środków, jakie możemy pozyskać i zasad wynikających właśnie z udzielania tych dofinansowań przez instytucje, na przykład przez WFOŚ. Proszę zwrócić uwagę na paragraf 2 punkt 1 projektu regulaminu. Program przewiduje dofinansowanie do pokrycia części kosztów wymiany starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania pod warunkiem posiadania środków własnych na ten cel w budżecie gminy bądź otrzymania przez gminę ten cel dofinansowania z WFOŚ w Katowicach lub innego źródła pozabudżetowego. Nie będę tutaj dalej przywoływać treści paragrafu drugiego. W związku z tym, że ubiegamy się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę źródeł ciepła i z tego funduszu nie uzyskamy środków na wymianę inwestycji węgiel na węgiel, w związku z tym będziemy udzielać dofinansowania na wszystkie pozostałe. Natomiast, tak jak powiedziałam, zarówno regulamin, który jest procedowany, jak i program, który został uchwalony przez Państwa w zeszłym roku, obejmuje cały pakiet możliwych inwestycji zasygnalizowanych nam przez mieszkańców w swoich ankietach. Być może pojawią się kiedyś możliwości choćby tylko ze środków własnych budżetu gminy na dofinansowanie do wymiany węgiel na węgiel. Żeby sobie nie ograniczać w tej chwili tylko do tych źródeł ciepła, które są możliwe do sfinansowania na przykład z WFOŚ-u, regulamin napisaliśmy szerzej.
żeby później, jeżeli pojawi się możliwość inwestycji węgiel na węgiel, no nie tworzyć kolejnego regulaminu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Czyli reasumując, wszystkie środki, które pozyskujemy z WFOŚ-u, tylko są na wymianę, jeżeli chodzi o stary kocioł węglowy, na gaz, pelet, pompa ciepła lub gaz. Jeżeli są środki własne budżetu gminy, możemy iść w tym kierunku, że można wymienić kocioł stary węglowy na piątej klasy, ale tylko środki gminne na to pozwalają. Tak, panie radny, dokładnie tak to jest. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Odczytam treść uchwały i proszę o przegłosowanie. Uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykuł 40 ustęp 1, artykuł 41 ustęp 1, artykuł 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy Mszana uchwala. I treść mają Państwo na tabletach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mszana. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer 17 przez 124 przez 2020 Rady Gminy Mszana z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska na wymianę urządzeń grzewczych. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, że uchwała numer 62 przez 423 przez 2024 została podjęta. Witam na posiedzeniu panią sołtys z sołectwa Gogołowa. Projekt w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszana w roku 2024. Projekt otrzymali Państwo w materiałach, został on omówiony i był opiniowany na wspólnym posiedzeniu 26 lutego bieżącego roku. Proszę o przedstawienie opinii do projektu przewodniczących komisji. Pan Rafał Bura. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I pani Beata Wieszołek. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt. Projekt programu został również pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii oraz koła łowieckie działające na terenie gminy Mszana. Był również przekazany organizacjom społecznym, którym statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły uwagi. Czy mają Państwo pytania do projektu? Nie widzę. Odczytam treść uchwały i proszę o przegłosowanie. Uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszana w roku 2024. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mszana uchwala. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszana w roku 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mszana. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, że uchwała numer 62 przez 424 przez 2024 została podjęta. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi wojsławskiemu. Projekt otrzymali Państwo w materiałach. Został on omówiony i był opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych
26 lutego bieżącego roku. Proszę o przedstawienie opinii do projektu przewodniczących tych komisji. Pan Rafał Bura. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Beata Wieszołek. Komisja Budżetu i Infrastruktury również pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Są jeszcze pytania do projektu? Nie widzę. Odczytam treść i proszę o przegłosowanie. Uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 oraz artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mszana uchwala. I treść mamy Państwo na tabletach. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mszana. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 14 na tak. Stwierdzam, że uchwała nr 62 przez 425 przez 2024 została podjęta. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu 7. Tu proszę Pana Wójta o sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwólcie, że na ręce Pana Przewodniczącego złożę informacje o podjętych zarządzeniach od ostatniej sesji. I to przekazuję tutaj. A jeżeli chodzi o spotkania, które odbyłem w okresie od 26 stycznia 2024 roku do 28 lutego, mniej więcej tak się przedstawiają. Odbyłem spotkanie z honorowym obywatelem gminy Mszana, panem Józefem Gawliczkiem. To było spotkanie w związku z jego urodzinami, które obchodził. Odbyłem spotkanie z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, panem Dariuszem Zajdą. Spotkanie również odbyło się pomiędzy dyrektorem GOS-u Adamem Antończykiem, prezesem LKS Płomień Połomia, panem Leszkiem Woryną, a mną. Również wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Połomi w związku z uroczystościami, czyli takimi naszymi tradycjami związanymi z Tłustym Czwartkiem oraz Dniem Kobiet. Ponadto odbyłem spotkanie z panią dyrektor cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, panią Anną Orszuligo-Ślizlok. Spotkałem się także z przedsiębiorcą Tadeuszem Klapuchem. Ponadto brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie. To spotkanie było pod nazwą Ostatkowe spotkanie Ekstra Klasy. One były dedykowane dla wszystkich przedstawicieli, liderów grup różnych, które tutaj działają na naszym terenie, stowarzyszeń. Brałem także udział w konwencie miast i gmin powiatu wodzisławskiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe Wodzisławiu Śląskim. Także wziąłem udział w naradzie rocznej podsumowującej ubiegły rok pracy Policji Garnizonu Wodzisławskiego. Także brałem udział w koncercie charytatywnym pod nazwą Gramy dla Patryka, który odbył się w Wodzisławskim Centrum Kultury. Ponadto brałem udział w posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Brałem także udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie. Ponadto spotkałem się z prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Markiem Chruszczem oraz wiceprezesem Katarzyną Machowską-Bujak. Ponadto brałem udział w posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Spotkałem się także z panią dyrektor Szkoły Podstawowej Mszanie Dorotą Pułkowiec. No i brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana, które odbywało się dwa dni temu. Ponadto odbywałem wizje w terenie, indywidualnie spotykałem się z mieszkańcami, no i dzisiejszy udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy Mszana. Jakby zamykają to sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Czy mają Państwo pytania? Proszę Panie Radny. Panie Wójcie, czego dotyczyło spotkanie z Panem Prezesem Płomienia Połomia i Adamem Antończykiem? To spotkanie dotyczyło złożenia wniosku do PROW-u. Wniosek, który chcieliśmy złożyć
wykluczał jakby możliwość pomocy dla klubu sportowego, a mianowicie chodziło tutaj o oświetlenie. Chcieliśmy część oświetlenia z inicjatywy sołeckiej jakby zgłosić do tego projektu i powstał taki problem związany z możliwością poboru opłat. W związku z tym zapytaliśmy się pana prezesa i pana dyrektora, jakie koszty oni w zasadzie, jaki wpływ mają, czy jakie dochody mają w związku z poborem biletów od kibiców. No i rozważaliśmy, czy jest to warte, czy by klub tutaj nie stracił, bo jeżeli my byśmy przeprowadzili taką inwestycję na terenie klubu, no to klub mógłby już stracić dochody. No i po rozmowie odstąpiliśmy od tego jakby pomysłu, żeby zgłosić to do inicjatywy sołeckiej, ponieważ no w takim szerszym rozrachunku klub by na tym mógł stracić dochody i uznaliśmy, że jest to raczej, no, działanie byłoby niekorzystne dla klubu. Jak rozumiem, to realizacja miała być z funduszu sołeckiego, czyli na dzień dzisiejszy z funduszu sołeckiego nie będzie realizowane. Nie. Inwestycja będzie realizowana, tylko my mogliśmy zgłosić 3 projekty do pozyskania jakby środków zewnętrznych z tak zwanej inicjatywy sołeckiej. Więc no nie chcieliśmy popełnić błędu, bo jakbyśmy to zgłosili, załóżmy, i otrzymali pieniądze, no to wtedy my byśmy może na to jako samorząd skorzystali, ale klub by niestety stracił, bo wtedy byśmy im narzucili, że no niestety nie mogą pobierać tych opłat. No i w konsekwencji no to byłby to taki rozrachunek, że my oczywiście jako samorząd zyskujemy, a klub sportowy nie. No więc dlatego poprosiłem na to spotkanie, żeby zapytać się, jakie to są dochody, no bo dochodziły nas z początku głosy, że te dochody są małe, no że tu by można jednak przeprowadzić jakąś kalkulację. No ale ustaliliśmy wszystko, że byłoby to problemem przy jakichś tam ogólnie wpłatach, które mogłyby się pojawić, no mogłoby to być zakwestionowane. Więc ogólnie odstąpiliśmy od tego, szukamy jakichś innych rozwiązań, czy wskazaliśmy inne rozwiązanie. Jeszcze jedno, na jaki czas trwania projektu byłyby te pobory zamrożone? Gdybyśmy sięgnęli po te środki zewnętrzne. Z tego, co myśmy tam chyba rozważali, to chyba okres 5-letni. No więc to tam klub jakby no wyliczał, że byłaby to kwota, no w zasadzie w rozrachunku byśmy na tym chyba nic nie skorzystali. No my jako samorząd może tak, ale klub na pewno by na tym stracił. Dobrze, dziękuję. Jeszcze spotkanie z panem Klapuchem, czego dotyczyło? Spotkanie z panem Klapuchem dotyczyło jakby kończenia tej inwestycji tutaj wokół urzędu, a głównie chodziło o to, żeby on w jakiś stopniu no przedstawił temat, kiedy on będzie jakby kończył tutaj ten swój górny parking, bo to jest finansowane przez pana Klapucha, no i żebyśmy to w jakiś stopniu no spięli w całość, nie? Głównie o to chodziło, a poza tym jeszcze tam była chyba jakaś sprawa związana, że on miał też taki pomysł w przyszłości, chciałby tutaj rozbudować tą część dolną o restaurację. Też pytał się tutaj, czy jest możliwość zastosowania jakichś rozwiązań, że on by sobie w przyszłości parkingi też jeszcze zrobił na tym terenie zielonym. I no i głównie taka rozmowa była związana z jakąś tam wizją, z też no dokończenie tej inwestycji, bo ta inwestycja jeszcze, którą on aktualnie prowadzi, no jest jeszcze w ciągle jakby w toku. No bo trzeba też jeszcze dopowiedzieć do tego, że inwestycja ta górna obok sklepu jest prowadzona, ale tylko częściowo przez pana Klapucha, bo do jego kompetencji chyba należy tylko to, żeby tam położyć kostkę, bo niwelacja i reszta to wszystko leżało po stronie gminy. Znaczy do naszej kompetencji należało to, że ten dolna część wraz z tymi murkami to należało do nas, czyli dolna część, której tutaj mówimy i jakby położenie tego wszystkiego, a firma przy okazji jakby korzystała, że wybierając jakiś teren, no to tam to niwelowała, nie? No więc to są jakby dwie odrębne rzeczy. Myśmy, proszę państwa, jako samorząd ponosili koszty związane z tą dolną częścią i do wjazdu, czyli wjazd, tak jak jest wyasfaltowany, to jest nasza część,
a reszta już jest finansowana przez pana Klapucha. Czy jeszcze ktoś? Nie. Odnośnie spotkania w Wodzisławiu Śląskim, wodociągi, kanalizacja. To było spotkanie związane z naszą jeszcze, z naszymi obchodami. Państwo prezesi nie mogli uczestniczyć w tej uroczystości związanej z 50-leciem. No i przyjechali tutaj, przekazując taką makietę z praktycznie z wyrysowanymi podłączeniami wodnymi, infrastrukturą, tak, na naszym terenie gminy. Ja o tym też informowałem na Facebooku i to było jakby takim elementem, ale przy okazji też no, rozmawialiśmy na tematy właśnie inwestycji, które są prowadzone w Połomi. Też na zarządzie państwo referowali ten temat. Zostało nam jeszcze około 2 km położenia sieci wodociągowej na terenie sołectwa Połomi. Tam ten stan no, był bardzo zły. Mieszkańcy często skarżyli się na ciśnienie wody, ale także na jakość. Tam były stare żeliwne rurociągi. Teraz jest to już wymieniane na nowocześniejsze. Myślę, że na pewno poprawi standard i komfort życia naszych mieszkańców. Połowa już jest zrobiona, połowa przed nami. To jest też finansowane z Polskiego Ładu, ale oczywiście o to występowało przedsiębiorstwo. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Przechodzimy do punktu. Dziękuję, Panie Wójcie. Przechodzimy do punktu wolne wnioski, zapytania. Pozwólcie Państwo, że zacznę. Wpłynęło do wiadomości Rady Gminy pismo prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim dotyczące wykonywania prac społecznych przez nieletnich. Prezes Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Stosownie do brzmienia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne, przedkładam opinię prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich. Przewidywana na rok 2024 liczba nieletnich zobowiązywanych do wykonania prac społecznych to jest 10 osób. Przewidywana na rok 2024 niezbędna liczba godzin prac społecznych w przeliczeniu na jednego nieletniego to jest 20 godzin. Wymagania dotyczące rodzaju prac społecznych i miejsca ich wykonywania wynikające z konieczności zapewnienia prawidłowego wykonania tych prac przy uwzględnieniu wieku nieletnich, ich możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych powinny uwzględniać wiek nieletnich, ich stan zdrowia i możliwości psychofizyczne oraz potrzeby edukacyjne oraz, jeśli to możliwe, posiadane kwalifikacje. Fakt, iż dzienny wymiar prac społecznych nieletniego nie może przekraczać 2 godzin. Prace nie mogą być wykonywane w dni wolne od pracy, o których mowa w umowie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Wskazuję również, że zgodnie z treścią artykułu 151 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 roku prace społeczne mogą być wykonywane przez nieletniego na rzecz instytucji państwowych i samorządowych, placówek oświatowych, w tym placówek oświatowo-wychowawczych, podmiotów leczniczych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa mają obowiązek umożliwienia nieletnim wykonywania prac społecznych. W przypadku pozostałych podmiotów umożliwienie nieletnim wykonywania prac społecznych odbywa się za zgodą tych podmiotów. Podmioty, o których mowa w ustępie pierwszym, wyznacza właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Właściwy organ gminy informuje właściwego prezesa sądu rejonowego oraz właściwego kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej o wyznaczonych dla nieletnich miejscach wykonywania prac społecznych, rodzaju prac społecznych oraz osobach odpowiedzialnych za organizowanie prac społecznych i kontrolowanie ich przebiegu. Wskazuję również, że informacje o podmiotach właściwych organ gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii prezesa sądu rejonowego przekazuje właściwemu prezesowi sądu rejonowego, właściwemu kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej. W tym samym terminie właściwy organ gminy przedstawia Radzie Gminy informację o podmiotach oraz opinię prezesa sądu rejonowego. I podpisał prezes sądu rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sędzia Dawid Kopczyński. Tutaj jeszcze jest odpowiedź z gminy. Odpowiedzi na pismo administracyjne 411/53/23 z dnia 14.02.2024 rok. Informuję, że na terenie gminy Mszana nie ma możliwości wyznaczania właściwych miejsc na wykonywanie prac społecznych dla nieletnich. I podpisała z upoważnienia pana wójta Joanna Szymańska, sekretarz gminy. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos w wolnych głosach i wnioskach? Proszę. Ja chciałam zgłosić, a właściwie prosić o ponowienie pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie obydwu skrzyżowań w Połomi. To jest w szczególności w Gogołowej te skrzyżowanie o wykonanie jakichś dodatkowych oznakowań, aby zwiększyć bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Ostatnio tam bardzo często dochodzi do wypadku, a także o dalsze czyszczenie poboczy i rowów na tej ulicy. Oraz kolejna sprawa to na ulicy Podgórnej, tam mieszkańcy zgłaszali, aby wyczyścić te korytka, one są znowu bardzo zapchane i zalewa tam mieszkańców. Oraz jeszcze jedną sprawę, chodzi o tą drogę, odnogę ulicy Wolności, gdzie jest położony nowy asfalt. Asfalt jest piękny, wszystko fajnie, tylko zaczynają tam jeździć samochody o dużym tonażu. Nie wiem, czy jakiś znak ograniczający. Tam powstaje, deweloper kupił działkę i chyba rozpoczyna tam budowę. No niestety, żeby tą drogę od razu nie zniszczyć, tam mieszkańcy zgłaszali mi, żeby coś w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Będziemy kolejny raz interweniować, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, żeby tam poprawić bezpieczeństwo. Myślę też, ostatnio rozmawialiśmy z komendantem policji w tym temacie, że no, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo i takie newralgiczne punkty, no to trzeba faktycznie jeszcze raz spróbować je rozwiązać. I to będziemy. Jeżeli chodzi o te sprawy takie czyszczenia, no to myślę, że tutaj też zadziałamy w tym temacie. Dzisiaj, proszę Państwa, miałem interwencję. Mieszkaniec zadzwonił właśnie w kwestii to, co pani radna mówi, jeżeli chodzi o tą odnogę ulicy Wolności i tam jakby przejazd samochodów ciężkich w związku z budową tam domu. Poprosiłem pracownika, aby tam pojechał i może pani kierownik by coś na ten temat powiedziała, co na miejscu no, pracownik jakby stwierdził. Mamy wykonaną dokumentację zdjęciową. To, co już pan wójt powiedział, prowadzona tam jest budowa domu jednorodzinnego, więc ciężarówki wywożące urobek, czy tam dowożące prawdopodobnie materiał, jeżdżą, wyjeżdżając z tej drogi gruntowej, włączając się na drogę asfaltową, no zanieczyszczają ją. Na chwilę obecną brak widocznych śladów typowych uszkodzeń, natomiast znaczne zabrudzenia, więc tutaj będziemy na pewno interweniować u inwestora, czy tam właściciela posesji, bo trudno mi jest powiedzieć na chwilę obecną, ponieważ jest to świeża sprawa, czy jest to faktyczny deweloper, czy to po prostu osoba prywatna prowadzi budowę domu.
Ja jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że to, co zresztą też wiecie Państwo, w różnych innych miejscach na terenie naszej gminy powstaje, a mianowicie to, że mimo że jesteśmy administratorem dróg gminnych, żeby postawić jakikolwiek znak, czy to próg zwalniający, czy jakieś ograniczenia, musimy stworzyć organizację ruchu, projekt organizacji ruchu i zaakceptować ją w Wydziale Komunikacji Starostwie Powiatowym w Włodzisławiu Śląskim. Dopiero na tej podstawie możemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o znaki drogowe, pionowe czy poziome. Nie zawsze Starostwo Powiatowe wyraża zgodę, abyśmy zastosowywali znaki ograniczające dojazdu do posesji, właśnie czy 3,5 tony, czy nie, twierdząc i tłumacząc, że wtedy praktycznie no, żaden samochód powyżej 3,5 tony według prawa nie będzie mógł wjechać, a jest to ograniczenie choćby czy z dowozu węglem, jakikolwiek innej prac. Śmieciarki też nam jeżdżą, które no, niestety mają ten tonaż większy, więc no, jest to bardzo duży problem, szczególnie w tak gęstej zabudowie, jaką posiada nasza gmina. Dbamy o te drogi, staramy się je naprawiać systematycznie. Po prostu ten stan dróg jest coraz lepszy. Wiadomo, że jeszcze jest dużo przed nami, ale robimy to. No niestety w tym przypadku będziemy rozmawiać z inwestorem, zastanawiamy się, czy z drugiej strony jakoś tam by nie mógł dojeżdżać, tamte drogi są lepiej wykonane przez most, no zobaczymy. Ja nie rozmawiałem jeszcze z pracownikiem, który pojechał na tą wizję po interwencji mieszkańca, więc dopiero przedstawi mi temat konkretnie, w którym miejscu, gdzie jest budowany ten dom i jak możemy ewentualnie jeszcze wymyśleć ewentualnie tutaj dojazd do tej posesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę. To ja jeszcze chciałam przypomnieć, że w zeszłym roku prosiłam, żeby ten odcinek tam rzeki Mszanki w okolicach tego mostku na dole wyczyścić. To już od zeszłego roku jeszcze bardziej zarosło. Tam się te zwierzaczki niechciane gromadzą, o dziki chodzi. Ludzie się boją przychodzić, żeby jeszcze raz poprosić, żeby mogli coś to poczyścić. Tylko tyle. Złożymy pismo również do Wód Polskich o właśnie przeczyszczenie tego odcinka. Myślę, że zrealizują, a jeżeli nie, no to tutaj ten początek ewentualnie chociaż tyle, ten kawałek. Zrobimy naszymi siłami. Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze wrócę do tematu tych skrzyżowań w Połomie. Nie zrozumiałe, przynajmniej do mieszkańców, to iż tam są takie opory, żeby zabudować sygnalizację świetlną. No bo patrząc pod kątem, żeby tam wybudować rondo, to nie wiem, czy jest akurat tyle miejsca, czy by nie trzeba było wykupów porobić tam od prywatnych gruntów. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa skrzyżowania, to co myśmy zrobili na Podgórnej, to praktycznie wydawało się, że już to jest w zupełności dość. Okazuje się, że nie. Ale patrząc w kierunku tego, że sygnalizacja świetlna na pewno by w większym stopniu te bezpieczeństwo zwiększyła. Nie wiem, dlaczego takie są opory ze stron tych, którzy tam zawiadują tymi drogami. Tak jak powiedzieliśmy, spróbujemy jeszcze raz ten nasz wniosek przedłożyć, ponowić. Będziemy rozmawiać z zarządem dróg. Wie pan, takie rozwiązania wiem, że padały. Myśmy chcieli konkretnie, żeby tam jakąś wprowadzić sygnalizację świetlną. Odbywało się tam kilka wizji i razem z przedstawicielami policji, bo wiadomo, policja też tutaj była jakby takim elementem opiniotwórczym. Wprowadzono tam wiele rozwiązań dzisiaj takich, które no, według pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich no, powinno rozwiązać ten problem. Widzimy, że no, niestety nie rozwiązuje. Nie wiem, czy Państwo ostatnio tam jechaliście, ale ja miałem okazję jechać w zeszłym tygodniu i zawsze w tym miejscu zwracam uwagę i zastanawiam się, jaki czynnik i co wpływa na to, że tam praktycznie no, uczestnicy ruchu nie zauważają tych znaków, które tam naprawdę są bardzo widoczne. Czyli
jeździmy na pamięć, bądź w ogóle nie zwracamy uwagi na znaki, bo te znaki tam są i poziome, i pionowe, nie ma tam zadrzewień, żeby coś zasłaniało. Jedyny problem, i to może być tym elementem niestety, że ktoś no, nie patrzy, to są domy, które są tam postawione i tej drogi, tego skrzyżowania de stricto nie widać. Czyli nie widać jakby drogi tej wojewódzkiej, bo te jednak domy, które są tam w bliskości tego skrzyżowania, no zasłaniają to. No więc to jest jak element, ale no znaki są bardzo czytelne, widoczne. Ja pamiętam, że z jednym takim jeszcze rozwiązań to chcieliśmy postawić ten znak taki, to jest taki ten krzyż i czarny punkt, pamiętacie Państwo, no to znów mówiono, że czarne punkty, żeby postawić, no to one konkretnie też muszą stawiać w takim miejscu, gdzie było bardzo dużo wypadków śmiertelnych. Oby tych wypadków śmiertelnych nie było u nas, no ale no jest to też jakiś taki element. Na pewno rozwiązania sygnalizacji świetnej rozwiązałoby te tematy i myślę, że poprawiłoby stan bezpieczeństwa, no więc tak jak Państwu powiedziałem na wstępie, jeszcze raz spróbujemy porozmawiać z Zarządem Dróg Wojewódzkich, aby no, rozważyli ten temat i faktycznie tam taka sygnalizacja świetna powstała. Dziękuję. No bo jeszcze w tym temacie, patrząc pod kątem Jastrzębia, kopalnia Zofiówka. Tam zjeżdża się na dół, tam są jedne światła. W prawo w kierunku Jastrzębia kawałek, dosłownie chyba około 200 metrów, następne światła. 250 metrów, następne światła. I patrząc na to, na takim krótkim odcinku są trzy razy zabudowane sygnalizacją świetlną. Tu są skrzyżowania, na których naprawdę jest dużo tych kolizji. Dobrze, że tylko na tym się kończy, że kolizje. No nie zrozumiałem jest naprawdę. Mieszkańcy sami się zastanawiają, dlaczego są takie opory, nie? A na pewno dałoby to większe bezpieczeństwo. Tylko przepraszam, ja wejdę w słowo. Wie pan, tylko pan mówi o sygnalizacji świetnej, które powstawały nie na drodze wojewódzkiej, tylko na drodze miejskiej. No więc to są też inne możliwości. Miasto, nie? Bo droga, ulica Pszczyńska jest drogą wojewódzką. Ulica Pszczyńska, to jest nie, na ulicy. Bo nie wiem, czy my się rozumiemy, czy ja myślę. Ulica Pszczyńska, panie wójcie, jak się od Gogołowej jedzie i z kopalnia Zofiówka po lewej stronie zjeżdża się na dół do doliny, w lewo kierunku Pszczyny, Pawłowic, w prawo jedzie się w kierunku Centrum. Pierwsze światła, potem są drugie i trzecie, które się wjeżdżą na dwupasmówka na Aleja Piłsudskiego. Tam są dosłownie na odcinku 400 metrów są trzy sygnalizacje świetne i tam można było zabudować, a tu mam takie opory, żeby zabudować praktycznie jedno skrzyżowanie, drugie jest za 3 kilometry. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę, Pani Radna. Mam pytanie odnośnie pisma, które złożyłam wniosku o budowę progów zwalniających na ulicy Cichej. Czy jest jakaś szansa na wybudowanie ich? Mieszkańcy wyrazili zgodę, że nie będzie im to przeszkadzać. Tak, wniosek jak najbardziej do nas dotarł. W przyszłym tygodniu planujemy objazd z pracownikiem odpowiedzialnym za drogi, żeby zobaczyć, jak to faktycznie w terenie wygląda. I to, co już pan wójt powiedział, każda zmiana organizacji ruchu, nawet poprzez wybudowanie progów zwalniających, no, wymaga wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozytywnego zatwierdzenia ze strony WKT, czyli Wydziału Komunikacji i Transportu. Będziemy tutaj rozważać możliwości. My też musimy mieć na uwadze przepisy, które też normują, w którym miejscu należy, czy też można wybudować próg, a w którym tego progu postawić nam nie wolno. Ale tak jak mówię, w przyszłym tygodniu planujemy jeden dzień poświęcić na sprawy terenowe z panem do spraw dróg, więc też na pewno na ulicę wskazaną przez panią radną zawitamy. Dziękuję. I w związku z tym jeszcze, skoro już będziecie Państwo, to była taka prośba mieszkańców właśnie z ulicy Cichej, żeby zastanowić się nad postawieniem lustra. To było kiedyś już też omawiane, ale wtedy jeszcze krzewy były niższe, więc nie było konieczności takiej. W tej chwili krzewy już tak dosyć mocno porosły i zgłaszają problem przy wyjeździe.
Ja myślę, że z tym też nie będzie, że tak powiem, w trakcie tego oględzin problemu, żeby też to rozważyć. Ja myślę, że będziemy tutaj z panią radną w kontakcie telefonicznym, więc jeżeli będziemy już w terenie, to wtedy skontaktujemy się i pani radna, jeżeli będzie miała chwilę czasu, to nam wskaże miejsca proponowane przez mieszkańców, jeżeli chodzi zarówno o progi, jak i o lustro. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Tych luster to jeszcze szczepanik. Do tego dochodzi, jeśli można. Będziecie w temacie, to tak ogólnie, no. Lustro naprzeciwko państwa Szczepanik to już jest droga powiatowa, więc tutaj organizację ruchu de facto powinien wykonać powiatowy zarząd dróg. Rozważymy również taką możliwość, skontaktujemy się z zarządcą drogi w temacie, jak zapatruje się na tego typu rozwiązania. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, witam panią sekretarz na posiedzeniu. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Stwierdzam, iż wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. W związku z tym zamykam 62. sesję Rady Gminy Mszana. Dziękuję, do zobaczenia.